Co powinno znaleźć się w tym roku, no zawsze w koszyku wielkanocnym? Tak, skład wielkanocnego koszyka od wieków uświęcony jest tradycją i powinny znaleźć się w nim takie charakterystyczne elementy stałe. Przede wszystkim jajko, które jest symbolem życia, wiecznie odradzającego się życia mocy, prawda, zaklętej. To jest właśnie jajko wykonane metodą tradycyjną. Na skorupce jajka naklejony jest misternie wzór wykonany z rdzenia sitowia. Jest to jedna z takich technik archaicznych, starodawnych. Te pisanki w naszej tradycji... Dlaczego te pisanki się właśnie koloruje i ozdabia? Tradycja zdobienia pisanek sięga już prawie 1000 lat w Polsce. Mniej więcej z X wieku pochodzą wykopaliska archeologiczne z okolic Wrocławia i Opola, kiedy to odnaleziono tam pierwsze pisanki zdobione techniką batikową. To jest taka starodawna technika, która polega na nakładaniu roztopionego wosku na powierzchnię jajka i wielokrotnym barwieniu go za pomocą barwników naturalnych albo też obecnie sztucznych. Wzory, które powstają, bardzo są misternie wykonane i najczęściej posiadają ornamentykę roślinną. Natomiast te dawniejsze pisanki, znane z dawnych, dawnych czasów, zdobione były metodami właśnie batikowymi, ale wzory posiadały zupełnie inną symbolikę, były znacznie prostsze, skromniejsze, były to znaki solarne, rozety wirujące, swastyki. Natomiast dzisiejsza kolorystyka pisanek batikowych jest dużo bardziej żywa, powiedzmy nieco piękniejsza, ale, że tak powiem, no, nawiązują one cały czas do tradycji. Inną metodą zdobienia jajek, już bardziej nowoczesną, jest metoda zdobienia jajek za pomocą malowania. Tutaj jako przykład może pokażę pisankę z regionu Zalipia, kiedy to na jednolitej, zazwyczaj jasnej skorupce jajka nanosi się za pomocą pędzelka wzór farbami. Wzór, który jest odwzorowaniem takich malowanek, które pojawiają się i pojawiały w Zalipiu na chatach i wewnątrz domów. Jeśli chodzi o inne techniki zdobienia, jest jeszcze, to jest już nowoczesna technika, natomiast ta to jest tak zwana technika relifowa, która polega na zdobieniu jajka za pomocą wydrapywania wzoru jakimś ostrym narzędziem. Główne motywy, które w tej chwili spotykamy, to są jednak motywy roślinne. Są to małe, misterne dzieła sztuki. Co trzeba zrobić, żeby to jajko było najpierw takie ciemne? To znaczy, to jest taka tradycyjna metoda barwienia jajka, wyważę z gotowanych łupin cebuli. W dawnej ludowej tradycji stosowano również metodę na przykład barwienia jajek w wyważę z pędów młodego żyta na zielono, w soku z buraków, na kolor czerwony, w korze drzew, na ciemniejsze odcienie, na czarny czy ciemnoniebieski. Także te metody to są metody tradycyjne, starodawne, natomiast dzisiaj używa się barwników anilinowych, sztucznych. Dzisiaj idziemy na łatwiznę. Tak, no ale pojawiają się też bardzo takie ciekawe techniki, jak na przykład ta tutaj. To jest metoda oklejania jajka. Można oklejać jajko nićmi, sznurkiem albo, tak jak tutaj widać, misternie zwijaną bibułą. Zresztą nasze tradycje naszego regionu, które uważa się za takie jakby zagłębie ludowej plastyki obrzędowej, są bardzo, bardzo bogate. W tym roku w konkursie na plastykę, pisankę i palmę wzięło udział około 200 osób. I to nie tylko osób dorosłych, starszych, ale występują całe rodzinne klany, a także młodzież i dzieci. Także na pewno w naszym regionie tradycja zdobienia pisanek nie zaniknie. Także pisanka koniecznie powinna znaleźć się w koszyku. No właśnie, czyli jajka mamy z głowy, a co jeszcze? Symbol wiecznie odradzającego się życia. Koniecznym jest również baranek, agnusek, którego wkładamy do koszyka już właściwie od XVII wieku. Jest to symbol Chrystusa Zmartwychwstałego. Tu pokazuję przykład baranka wykonanego z masy solnej, barwionej z regionu Zalipia, ale rozmaitość baranków bardzo jest duża. Tutaj jest przykład baranka gipsowego, ale bodaj najpowszechniej spotykane w naszym regionie są baranki wykonywane z ciasta albo też z ciasta piernikowego. I to, co jest taką specyfiką naszego regionu, to są baranki maślane
czyli formowane z osełki masła. Poza tym... Oprócz baranka i pisanek, w każdym koszyku powinny znaleźć się pewne takie symbole obfitości, jak kiełbasy, boczki, wędzonki, szynki wędzonej również kawałek. To jest takie nawiązanie do tradycji, bowiem przez długi czas na tradycyjnej wsi w okresie postu bardzo, bardzo przestrzegano tych reguł. Poszczono, suszono, żywiono się tylko niemaszczonymi potrawami, nie używano, używano, na przykład spożywano żur, który właściwie przez cały okres świąteczny królował na stołach. No, w każdym razie jedzenie było bardzo, bardzo skąpe. Przed świętami wielkanocnymi przystępowano do świniobicia, a potem na stołach pojawiały się te wszystkie, że tak powiem, świąteczne przysmaki, wędliny. Tu jako ciekawostkę podam, że w naszej staropolskiej kuchni zwyczaj przyrządzania kiełbas świątecznych był bardzo rozbudowany. Dobry kucharz kuchni staropolskiej potrafił przyrządzić kiełbasę swojską na 12 sposobów, a bardziej, że tak powiem, wytrawni tych sposobów znali znacznie, znacznie więcej. Oprócz wędlin, oprócz baranka, jajek, w naszym koszyku powinna się również znaleźć świąteczna baba. To był też tradycyjny wypiek, który w dawnej tradycji łączył się z takim przekonaniem, że jeśli wypiek uda się, będzie wyrośnięty i wspaniały, to gwarantowało to powodzenie i dostatek w gospodarstwie. Święcimy w koszyczku babę, święcimy również kawałek chleba. Dawniej specjalnie na święta wypiekało się ogromne bochny właśnie chleba i taki chleb również w koszyku powinien się znaleźć. Jakieś przyprawy? W koszyku zawsze znajduje się trochę soli, ocet i chrzan. To są wszystko symbole, które nawiązują do męki i śmierci Chrystusa. Oczywiście koszyk powinien być pięknie przystrojony zielonymi gałązkami mirtu czy bukszpanu, przykryty jakąś piękną serwetą. No, nasz koszyk dzisiejszy jest koszykiem dość skromnym, pełni funkcję jakby symboliczną, ale reguła jest taka, że wszystko to, co święcimy, powinno pojawić się na naszym stole podczas wielkanocnego śniadania. No i co ciekawe, to również nasza tradycja dawniej była nieco inna. Święciło się nie symbole, ale święciło się wszystko jedzenie, które pojawiało się na stole. Przeto dawniej gospodynie. To te koszyki musiały być bardzo duże. Wędrowały z ogromnymi koszami, nie do kościoła, ale pod przydrożne krzyże, do szlacheckich dworów, tam przed gankiem rozkładano ogromną obfitość jedzenia w ogromnych koszach, no, aby wszystko, co będzie spożywane, poświęcić. Nic z takiego jedzenia nie mogło się zmarnować. Wszystkie rzeczy, których nie spożyto, były dzielone między zwierzęta. Skorupki jajek zakopywano pod drzewami, aby dobrze rodziły. Zresztą w ogóle z koszykiem po poświęceniu obchodzono obejście, aby w domu panowało pomyślność i panowała pomyślność i dobrobyt, aby żadne siły złe do domostwa nie miały dostępu. To możemy powiedzieć, że w sumie poza tym, że teraz tych pokarmów ta ilość jest dosyć symboliczna, to jednak ten koszyk mimo wszystko wygląda tak samo, no może poza tym, że są tam jeszcze jajka czekoladowe albo króliki. Takie nowsze troszkę tradycje, pojawiają się i pomarańcze, i jajka czekoladowe, i króliki. Natomiast ten nasz tradycyjny kosz miał właśnie taki stały, tradycyjny zestaw. Obfitość stołu naszego dzisiaj no, jest porównywalna do tych dawnych, bogatych stołów, bowiem niczego nam dzisiaj nie brakuje. A jeśli chodzi o same święta, to chyba też ciągle obchodzimy je dość tradycyjnie i nie odbiegamy za bardzo. Tak, nasze tradycyjne wielkanocne święta obchodzone są w sposób tradycyjny, jako święta rodzinne, wzajemnej życzliwości, składania sobie życzeń. Właśnie następuje to wielkanocne śniadanie, kiedy to składamy sobie życzenia, dzieląc się symbolicznie właśnie jajkiem, przekazując je wszystkie pozytywne życzenia. No cóż, no później
kolejno następuje obfitość potraw. Ten stół troszeczkę, powiedzmy, się zmienia, bo odchodzi się nieco od dawnych, takich starodawnych potraw. Kiedyś na Pogórzu była potrawa zwana serwatka święcone, kiedy to do serwatki wrzucano wszystkie poświęcone produkty, a więc wędzonki, kiełbasy, gotowane jajka, to wszystko. Do tego dodawano trochę masła i dodawano również odrobinę chrzanu. No w tej chwili jest taka tendencja, że wraca się do dawnych takich kulinarnych przepisów i powiedzmy od nowa wracają, że tak powiem, nasze takie bardziej tradycyjne potrawy. No gotuje się, podaje się na stół wielkanocny również żurek, prawda, na kiełbasie z dodatkiem jajek. No nie jest to taki postny żur, jaki spożywano w okresie Wielkiego Postu, bo wówczas nie używano żadnej omasty, żadnych, że tak powiem, mięsnych składników. Żur jest bogaty, zawiesisty, esencjonalny, no i z dodatkiem tych wszystkich dobrodziejstw wędlinowych, które są poświęcane. No, poza tym gotuje się na święta bigosy, oczywiście podaje się szynkę, wszystkie tego typu właśnie wędliny. I wszystko, co nie dietetyczne. Wszystko, co nie dietetyczne i kaloryczne. Oczywiście dodatkowo jeszcze ciasta, oprócz baby serwuje się, zresztą tak jak i dawniej, różnego rodzaju ciasta z sera, przekładańce, mazurki, które uważane były wcześniej jako przysmak wschodni, który przybył do naszej regiony, do Polski, z Turcji, ale dość mocno, że tak powiem, zakorzenił się w naszej kuchni i jest podawany. No, różnego rodzaju jajeczniki, kołacze na wsi z serem i z bakaliami. Także bogactwo potraw rzeczywiście jest bardzo duże. Może jako ciekawostkę podam, nawiązując do takich staropolskich zwyczajów. Był taki zwyczaj zakorzeniony, że na świąteczne, że tak powiem, jako świąteczne pożywienie podawano potrawy przygotowywane wcześniej, bo nie godziło się w tak wielkie święto zapalać ognia pod piecem i mówiło się, że podaje się potrawy albo na zimno, albo gotowane na tak zwanym jednym dymie, tylko podgrzewane.